Cześć, ja jestem Juno i zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Resident Evil i oczywiście mroczny głos uniemożliwił mi powiedzenie tego, no ale mówić trudno, ja jestem Juno i musimy wykombinować, co mamy zrobić z paroma rzeczami, które utknęły w naszym ekwipunku i to są m.in. klucz i książka. Czyli tak, klucz i książka. Z tą książką to my mamy pójść... to jest pewne, że mamy pójść w jakieś konkretne miejsce. Tylko gdzie to było? Żebym jeszcze pamiętała. Książka, książka. Wiem, że to przy jakimś... kolejnym posążku, przy wodzie, coś... Mam przed oczami... O, cholera, kolejne zombiaki. Mam przed oczami miejsce, gdzie mamy z tym pójść. Ale szczerze mówiąc... nie potrafię się odnieść z tym do gry. Nie wiem, gdzie to jest. Dobra, ten już chyba upadł na dobre. Zaraz chyba po prostu spojrzę na mapę, chociaż to... Mapa i tak mi nic nie mówi kompletnie. O, słyszę jakiegoś pana zombiaka. Wiem, że pan mnie słyszy. Nie wiem, czy trafiłam w które... A, tutaj idę. Wow! Są bliżej niż myślałam, że są. Nie jest miłe. Z ich strony. Nie. Dobra, już i tak wstał. Świetnie. Ale skoro pojawili się tutaj, to znaczy, że chyba idziemy gdzieś w dobrym kierunku. Oj, 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 oj. Jill no ej, o co chodzi? Dlaczego ona nie strzela w niego jak trzeba? No jest ranna, świetnie. Ale jeszcze nie tak jakoś bardzo. I ja nie mam pojęcia, w którą stronę powinnam teraz pobiec. Gdzie szukać tego posągu? Tam chyba nie, bo tam było to pomieszczenie, z którego już wzięliśmy tam ten kryształ. A tutaj coś... O, tak, to jest to miejsce. Coś nam tutaj iskrzy i na szczęście mamy roślinki, tylko czy ja chcę aż tyle tego wszystkiego nosić przy sobie? Tak, Jill nie powinna aż tyle ziółek przy sobie nosić. Ale dobra, tam i tak zaraz któreś trzeba będzie użyć. Dobra. Tutaj... Tak. Musimy umieścić książeczkę. Dzięki czemu, no fajnie, nie czytaj mi już tego. Nie, nie chcę tego wziąć z powrotem. Jill, nie myślisz zupełnie. Dzięki temu prąd nas nie kopnie, bo to taka oczywiście świetna pułapka, zagadka. Cudownie, bierzemy. I teraz kompas musimy tam... włożyć do pomnika burmistrza bodajże. Tak, to przebiegnę. Nie wiem tylko, czy tam naokoło się nie dało jakoś przebiec, no ale dobra, na razie olać to. Na razie to już się trochę zagubiłam. Nie wiem nawet, czy dobrze idę, czy nie. Nie no, pomnik na pewno był gdzieś tam. Ale może zostawię jedną z tych roślinek, bo w sumie czuję, że ona mi się bardzo jakoś nie przyda. A jednak lepiej mieć jedną przy sobie na pewno, na jakieś lżejsze obrażenia. No ale dobra, tam. Możemy to sobie gdzieś wyłożyć tu. I oby mi się tylko miejsce w tym ekwipunku nie skończyło. Właściwie ja nie wiem, nie zwróciłam uwagi, czy zwiększyły nam się pola na jakieś przedmioty, odkąd wzięliśmy tę kieszeń na plecy, bo chyba raczej nie plecak od nowo poznanych panów. Czy po prostu na tym poziomie, jak było od początku, te kilka kwadratów więcej, to i tak nam zostało. Nie mam pojęcia. I zaraz, mam pobiec prosto, czy... Pieski... Jill... Nie. Dobra. Zrobimy tak. Shotgun. I wydaje mi się, że właśnie to jest dobry czas na użycie leczniczych środków. Muzyka się uspokoiła, czyli pieski też nie żyją. I tak, tu ona, aha, dobra, ona patrzy na pieski. Czy my mamy biec tutaj? Czy może zupełnie mi się wszystko teraz... Nie, kurde, ja miałam do posągu biec, to nie tutaj jest. Tutaj chyba idziemy potem dopiero. Tak, tu idziemy potem. A może i mogę teraz w sumie? Nie, dobra, jak nie zachowamy tej kolejności, którą zawsze stosują, to już zupełnie się pogubią, więc idziemy wziąć coś od tego posągu, bodajże akumulator, o ile dobrze pamiętam, albo jakąś baterię czy coś. W sumie nie wiem tam. A zobaczcie, jak to miasto jest skonstruowane, że tutaj w ogóle jakiś akumulator, jakieś coś tam. No, dziwaczne, dobra. Tutaj umieśćmy ten kompas. I radujmy się z czegoś ukrytego za nim. W ogóle swoją drogą... O, bateria, tak. Dźwięk się chyba zaciął. Ej, w ogóle zwróćcie uwagę na to, że... aż się nie mogę skupić przez to. Że ona po prostu sprawiła, że ten pociąg, chciałam powiedzieć, posąg obkręcił się dookoła i już mogła wziąć coś, co było z tyłu. A chyba wystarczyłoby podejść od innej strony. Nie byłoby łatwiej, Jill, nie myślisz? I czuję, że mnie zaraz jakiś zombiak zaatakuje. Tak, to jest bardzo możliwe. O, tu właśnie, tak, widziałam to wcześniej. To miejsce, znaczy wy też to widzieliście. Używamy sobie korby, no, jak zwykle. Zwykle coś musi się popsuć w nieodpowiednim momencie. To jest takie prawdziwe. Twórcy pomyśleli nawet o czymś takim. I zobaczcie, biedna kobieta musi się męczyć jakimś kluczem. Dobrze przynajmniej, że wiedziała, za co się od razu wziąć, a nie który numer klucza, 13 czy coś. Nie wiem, nie wiem. Chodzimy do środka, tak na tej stacji i co my tutaj znajdziemy? Uuu, jakieś ładne niespodzianki. Tak, czerwony, właściwie szary proszek, biały, może taki z przebłyskiem. Tak, szczęśliwa znajdźka. Bardzo miło coś takiego znaleźć w sklepie na stacji, tak? Świetnie. Teraz to sobie zawaliliśmy miejsce kompletnie, ale na szczęście jest na to rada. I nie ma co rozpaczać. A roślinkę jakby co w ostateczności zawsze można użyć. I'll check over there. Okej, nie przeszkadzaj sobie i... widzę spray, mamy dwa miejsca, czyli najpierw... Nie, najpierw wezmę spray. Bo ja wiem, jak te wypadki dalej się potoczą. I boję się, że zaraz mi zabraknie tu miejsca rzeczywiście. To nie byłoby za dobre. Dobra, przed nami... Kurde, przed nami kolejna zagadka. O co w niej chodzi? Musimy zrobić tak, żeby te czerwone światełko świeciło się tylko nad literą, która się podświetla. I powiem wam, że nie mam pojęcia, o co w tej zagadce chodzi. Zawsze klikam po prostu na ślepo. Próbując jakieś losowe kombinacje. Dobra, to jest tak. Nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. Kurde, to jest zbyt skomplikowane jak dla mnie. Może jakoś tak? Nie wiem. Nie, to musi mieć jakąś mechanikę określoną. Dobra, tak palą się wszystkie, tak tylko literka D, a jak D to C. Jest, udało nam się. Nie wiem jakimż to cudownym sposobem, ale coś nam wyszło. Powiedzmy, że tak. Aha, teraz ma... Okej. O nie, znowu? O, ja nie chcę już, mam dość. Okej. Widzę, że to pierwsze było po prostu najtrudniejsze, a teraz to już mamy... Co mamy? Jakiś olej. Świetnie. Tak, to zdecydowanie się przyda i lecimy dalej. Nikolaj! No i tak to jest, jak facet bierze się za naprawianie samochodu, nie mając o tym pojęcia. Tak, Jill, uciekamy stąd. Nie bierzemy udziału w czymś takim. Nie demolujemy miasta, nie jesteśmy żadnym napalonym narodowcem. Tylko grzecznie biegniemy. Dokąd biegniemy? Nie mam pojęcia. Dokądś trzeba. Coś czuję, że ten hałas woła tu wiele zombiaków. A przynajmniej zatarasuje nam przejście. Wow, wchodzimy tutaj czym prędzej, tylko dokąd teraz? Może gra by mi podpowiedziała, to by było dość miłe. Zaraz, co my mamy? Tutaj musimy się pozbyć czegoś, to jest pewne. I czy potrzebujemy coś konkretnego? Dobra, możemy chyba pobiec sobie tu. Tylko nie wiem, gdzie konkretnie. To jest mój największy problem podczas grania w takie gry. Czekajcie, kierując się zdrowym rozsądkiem, co my możemy tutaj zrobić? Mamy ten akumulatorek i na pewno możemy go gdzieś umieścić. Nie wiem, tam jakaś winda gdzieś była na samym początku. Ona tam nie działała i... nie kojarzę, gdzie to tam, co dokładniej było. To jest mój problem teraz, w tym momencie. Wiecie co? Ja chyba jeszcze w ogóle po drodze sobie zapiszę. Tylko, że wytnę wam to, żeby już tego odcinka nie przedłużać. Okej, jestem z powrotem i jak widzicie wywaliłam kilka niepotrzebnych przedmiotów, tak żeby nie musieć obawiać się o miejsce w ekwipunku, bo to jest jednak dość ważne w takich grach, bo nie chciałabym zużyć jakiejś roślinki czy sprayu leczniczego bez sensu. Więc uznałam, że tak będzie lepiej dla nas wszystkich. Tak, Jill, dla ciebie również, chociaż może to się wydawać dość dziwne. Dobra, teraz pytanie zasadnicze. Gdzie było to miejsce, w którym była winda na początku? Tam, gdzie nas te mutanty zielone zaatakowały? Na pewno nie tutaj. Czyli... było po drugiej stronie. Tak, przejście. I tam razem było wejście na parking. To wszystko w jednym miejscu. Dużo tego. Czuję się coraz bardziej zagubiona z każdym odcinkiem. Ja się boję pomyśleć, co to będzie pod koniec gry. Ta, najgorsze jest to, że wy to będziecie musieli oglądać i pewnie się załamiecie nad tym wszystkim. Czy to było tutaj? Tak, te drzwi wyglądają jak takie, nie wiem, ciężkie drzwi do pomieszczenia, w którym była tamta winda. Po prostu. Wow! Ej, przecież ja je ubiłam chyba, czy nie? Kurde, czyli... No... Czyli to nie ma znaczenia, czy zabiłam je wcześniej, czy nie. One i tak tu się pojawiają, świetnie. Specjalnie, żeby zeżreć mi amunicję do shotguna. A może dobra. On jest tu, Jill. Świetnie, świetnie. Ten unik bardzo mi się podobał. Taki bardzo w moim stylu. Pochwalam takie rzeczy, zamiast, wiecie, dać się zabić. O właśnie, to jest ta winda. No właśnie, teraz mamy bateryjkę, a nie akumulator. Tak, tak z grubej rury od razu nazwałam bateryjkę akumulatorem. No ale cóż. Jestem kobietą, nie znam się na takich rzeczach. Ważne, że umiem naprawić windę. A tamten Nikolaj co? Wziął się za naprawę samochodu i wysadził całą stację. Brawo dla takiego. I słyszę jakiegoś pana zombiaka. Wow! Nie takiego pana zombiaka, ale nawet panią w różowej kamizelce. Ciekawe. O, wysadziłam jakąś beczkę o wiele za wcześnie. Cudownie. A panowie to tak samo ubrani z jakiejś poważnej okazji, czy co? Nie wiem, nie wiem. Nie będę spekulować na ten temat. Idziemy dalej. A może nawet pobiegniemy i coś czuję, że ta pani jeszcze wstanie. A widzicie? Przeczucie mnie nie omyliło. Zaraz, co tu jest? Czy mamy iść tu, czy do tamtych bardziej pancernych drzwi? Boże, za wiele pytań, jak na początek gry. To jest straszne. W sumie początek i się zaraz połowa zrobi. Trzeba tak sobie... odliczać i ja nie wiem, czy ja chcę tu być teraz. Coś czuję, że nie. Nie, to jest chyba miejsce z zagadką. Ja nie chcę kolejnej zagadki ze światełkami tym razem. Tak, to jest to miejsce. Wow, mamy próg do strzelby, tylko nie wiem, czy ja chcę go wziąć, bo w sumie chociaż... kurde. Oj, czuję, że będzie tutaj problem z miejscem w ekwipunku, więc najpierw idziemy do zagadki. Ale to gdzie? Te drzwi... Zaraz, to jest... Dobra. Tam to przełączyliśmy, czyli możemy wziąć się za to teraz. Dobra, o co tutaj chodziło? Wiem, że jakoś te liczby mają zmieścić się w tym przedziale, tylko nie wiem, za co odpowiada... Powiedzmy tak... Nie, ja nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Chyba raczej nie. Ja jestem kiepska w takich zagadkach. Nie rozumiem ich po prostu. To znaczy, niby wiem, co mam zrobić, ale... Ale jednak nie bardzo. Nie, znowu zrobiłam chyba to samo w dodatku. Zaraz, spokojnie. Wiecie co, ja chyba wam to po prostu wytnę. Nie może być jakieś takie wyjątkowo tępe. Powiedzmy sobie niebieski, czerwony, niebieski, czerwony. Dobra, udało nam się. Nie wiem, w jaki to sposób. No ale jedna z tych drzwi się otworzyły i dobre chociaż tyle. Tu nie mamy nic do zrobienia, więc przeszukajmy szafeczki. A szafeczki... Są zamknięte? Nie, oczywiście, że nie. Przed wami Magnum. Tak, to jest to, ludziska. Wreszcie mamy coś konkretniejszego. I słyszę, że coś dobija się do drzwi. Świetnie. Bardzo ich tu dużo. I możemy tak. Znowu mamy wybór. Możemy uciec wyjściem ewakuacyjnym albo rozkręcić imprezę. Tak, Jill odpowiada za oświetlenie dzisiaj. I wszystkim wyszło to na dobre. Dobra, chyba możemy wziąć te prochy. Bo tam będzie jeszcze jedna rzecz, ale to mi się zmieści, o ile dobrze kombinuję. O ile dobrze kombinuję, tak, słowa klucze. I wszystko zależy od punktu widzenia. Rzecz jasna, tylko że... A, nie chcę tego. Chciałam wyjść stąd. Jeszcze to sobie weźmiemy. Oczywiście, że chcę to wziąć, Jill. Czy tobie trzeba wszystko 2 razy powtarzać? Ja wiem, że ja troszeczkę się irytuję przy tej grze za bardzo, ale po prostu nie lubię, jak coś jest takie sztucznie aż przedłużane niepotrzebnie. Teraz chciałabym otworzyć drugie drzwi, czyli spróbujemy... Źle się z tym czuję, że jestem taka kiepska w takich zagadkach. Może spróbujmy... Już zepsułam. Jeszcze raz czerwony. Nic. No... Zaraz zobaczmy. Dobra, to ma się zmieścić w tym właśnie przedziale od 15 do 25 voltów. Dlaczego ja to całe życie robiłam na wyczucie? To nie ma sensu. Od 15 do 25. Ale ja dalej nie czaję tej zagadki. I to trzeba zmniejszyć. Nie. Dlaczego ten przedział jest taki malutki? On jest nie do zrealizowania. Wow! Zobaczcie, jak zaczynam tracić wiarę w siebie, ta gra chyba chce mi pokazać, że jednak coś mi się może udać. O, i tutaj mamy kolejną rzecz, która nam się bardzo przyda w tym pociągu. A tu oczywiście panel, nic nie możemy zrobić, więc mamy tylko jedną, jedyną opcję, a mianowicie powrót. Tak, idziemy po trupach do celu. Cudownie. Kurde, dlaczego ja jestem tak oporna na rozwiązywanie zagadek w grach? To jest skomplikowane. Zamiast od razu podejść do tych drzwi i sprawdzić przedział, wolałam się cały czas męczyć z czymś takim. I teraz tak, czy ja mam pójść tu? Nie, to jest zamknięte z drugiej strony, wiem, Jill. Czyli mam się wrócić, tylko dokąd? Chyba aż na parking w tym momencie. Nie podoba mi się coś takiego. To jest tak strasznie daleko, a ja czuję, że muszę kończyć ten odcinek. A już animacja windy jest w ogóle dziwaczna. Wow, się wystraszyłam, że nie wiem, nie wyjdziemy z tego. Że coś się zwiesiło i mamy problem. Dobra, oby więcej nic mnie tu wstrętnego nie atakowało tylko. To jest już podstawa kompletna. Okej, czy tutaj coś... O nie! Nie, nie, nie. Ja nie chcę zginąć w tym momencie. Nie po rozwiązaniu zagadki, na pewno nie. A może idziemy... Będziemy już biegli z tym shotgunem, w sumie nie pamiętam, co nas tu czeka. Można sobie troszeczkę... Chyba... Wow! Okej, udało mi się wejść do środka. Tylko czy tam było coś jeszcze chcącego bardzo źle dla mnie? Jezu, zaczynam się tej gry naprawdę bać. A nie, dobra, to był zapis. Okej, więc skończymy odcinek wreszcie po tych niefortunnych zagadkach. Więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, a na razie cześć wszystkim, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.